Wiele razy się na takim rozumowaniu można przejechać, nie? Słuchając ludzi, którzy gdzieś tam dostawali informacje od lekarza, że na przykład nigdy w życiu nie staną na nogi, a okazuje się zupełnie inaczej. W krakowskim Laboratorium Ruchu zajmujemy się oprócz pomocy pacjentom takim ortopedycznym, bólowym, właśnie w dużej mierze pacjentami neurologicznymi. Czyli są to właśnie urazy mózgowo-czaszkowe, urazy rdzenia kręgowego, przypadki stricte neurologiczne. I są to pacjenci, którzy przyjeżdżają do nas na takie turnusy kilkutygodniowe, nieraz miesięczne, nawet kilkumiesięczne, mając 3-4 godziny terapii funkcjonalnej dziennie. Czyli to jest taki aspekt neurologiczny naszego gabinetu. Natomiast druga strona to są pacjenci ortopedyczni, bólowi, tak zwani z ulicy. Jeżeli ktoś przychodzi, bo ma jakiś problem z poradzeniem sobie z bólem czy z jakąś utratą funkcji, to traktujemy ich i pracujemy z nimi jak właśnie z pacjentami bólowymi. Kinezjotaping, pinopresurę, terapię manualną, neuromobilizację, szereg różnych technik na tkanki miękkie, masaż oczywiście jako też taka forma i różne formy terapii, głównie manualnej, z których korzystamy na co dzień, szkoląc się po prostu w różnego rodzaju ośrodkach. Są to osoby albo po udarach różnych okolic, nie tylko pnia mózgu, ale też bardzo często po urazach mózgowo-czaszkowych. Tak, jak najbardziej. Zadania domowe to jest też jeden z elementów rehabilitacji. Czyli wypuszczając, załóżmy, po takim turnusie pacjenta do domu, ma takie zadania, które musi systematycznie realizować. I na następnej wizycie, jeżeli to jest krótszy czy dłuższy okres czasu, egzekwujemy sobie to. Czasem to się zdarza. Tu indywidualnie od danej osoby tak naprawdę to zależy, jaki kto ma charakter. Natomiast, no, też jak wspominaliśmy sobie wcześniej, no, nie ma tutaj takich rzeczy, których możemy być w 100% pewien, że ktoś czegoś nie zrobi na pewno, bo jego mechanika czy jego ciało nie wykazuje ku temu jakby skłonności. No, wiele razy się na takim rozumowaniu można przejechać, nie? Słuchając ludzi, którzy gdzieś tam dostawali informacje od lekarza, że na przykład nigdy w życiu nie staną na nogi, a okazuje się zupełnie inaczej. Także nie, myślę, że tutaj nie ma jakichś takich jasnych granic, co jest do osiągnięcia, co nie jest. Nasz umysł czy możliwości regeneracji, kompensacji są nieznane, niezbadane. Motywacją dla tych pacjentów jest to, że jeżeli staramy się dawać im jakieś zadania i oni są im w stanie na początek terapii sprostać, czyli są to rzeczy mniej wymagające, czy takie, które wiesz, że on to zadanie wykona, to jest taka cegiełka, taki zapalnik, który pozwoli mu uwierzyć w to, że jest w stanie wykonać też inne rzeczy, nie? Czyli dajemy mu taki feedback, że o, zobacz, to ci się udało, a spróbujmy tego, idziemy krok dalej i dalej, dalej. Przesuwanie tej granicy to jest, myślę, taki kluczowy aspekt w tym, żeby oni widzieli, że to, co robisz, czy to, co oni wykonują w danym czasie, ma sens i to im służy. Jeżeli zaangażujemy pacjenta w proces rehabilitacji w ten sposób, że będzie wiedział, na czym dane zadanie ma polegać, czy czemu ma służyć, poruszymy tą strefę taką, może nie stricte fizyczną, czyli nie my na niego coś nałożymy, czy każemy mu jakieś serię powtórzeń robić, to ten proces rehabilitacji naprawdę idzie do przodu, nie? W tym momencie. Także to jest kwestia bardziej wpływająca na motywację, na wiarę w to, że można podnosić swoje umiejętności i myślę, że jest to równie ważny aspekt, co wykonywanie samych ćwiczeń. Holistycznie coraz częściej podchodzi się do człowieka i zwraca się uwagę na nie tylko aspekty, załóżmy, danej jednej strefy, ale też w szerszym ujęciu próbuje się rozwiązać problem na innych płaszczyznach. Efektywność terapii jest tutaj zdecydowanie in plus, jeżeli zamkniemy sobie człowieka w takim podejściu właśnie holistycznym, całościowym.